Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na unboxing na moim kanale. Dostałem paczkę od wydawnictwa. Jest to troszeczkę takie, bym powiedział, mała niespodzianka, użyjmy określenia. Więc oczywiście bez zbędnego gadania otwórzmy. W międzyczasie oczywiście zachęcam Was, abyście kanał subskrybowali, jeżeli jeszcze tego nie robiliście albo nie robicie, tak, żebyście mogli być na bieżąco z moimi materiałami, nie tylko unboxingami. Także otwieramy. Jest, ja sobie już to będę poza kadrem. No i fajnie, powiem Wam. Jest to komiks Ptaszyna, za który odpowiada, tak jak widzimy, duet B.D. Carr i Didier. I jest to komiks, który tutaj, no, można powiedzieć, jest dość takim mocnym, bym powiedział, wydarzeniem ostatnim czasy. Tutaj tak na marginesie oczywiście Bertram odpowiada za stronę artystyczną, tak jak teraz widzę na okładce. I Matt Hollingsworth tworzył tutaj, wychodziłoby kolory. Także duet, jeśli chodzi o nich, wspaniały, plus Van Poglegest. I tutaj pan Bertram szczególnie mi przypadł tutaj do myśli teraz, z tego względu, że to jest ta sama osoba, która robiła rysunki do komiksu Dom Zły, o ile dobrze pamiętam tytuł. Jest to komiks wydany przez wydawnictwo Kabum na tym naszym polskim rynku, a tutaj, tak jak widzimy, mały znaczek w rogu odpowiada Centrala, której bardzo dziękuję, że mi udostępniła ten komiks. Kawał pozycji, bądź co bądź. No tak, w ich stylu oczywiście, że oni w ten sposób tutaj mają grzbiet. O, właśnie, złapało ostrość. No i oczywiście tył okładki. Komiks, który został nagradzany tutaj, otrzymał nagrodę Eisnera w 2020 roku, tak jak widzimy, za najlepszą serię limitowaną. Był także nominowany do Książki Roku Harvey Awards 2020, także świetna sprawa. Wiem, że są dwa warianty okładkowe. Ja dostałem ten w wersji takiej białej, a jest jeszcze ten w takiej, nazwijmy to, określenia czerwonej. Także świetna sprawa. No, mówię, trochę tego jest. Jakaś zajawka oczywiście dla Was. Tak mniej więcej się to prezentuje. Także no, jestem zaskoczony. Jest też sporo dodatków. Będzie gratka. Także wyczekujcie, prędzej czy później na pewno ukaże się recenzja, jak już dobrze zapoznam się z tym komiksem. Jestem mega pozytywnie tym zaskoczony. Dziękuję wydawnictwu Centrala, że udostępniła mi do recenzji tę pozycję. No i oczywiście widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Także Wam bardzo dziękuję. Zachęcam, abyście zaglądali na stronę lubiłkomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Komentujcie, polubcie, udostępniajcie. Będzie mi bardzo miło. A tymczasem się widzimy w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!